Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, proszę, żebyście się nie zdziwili, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie jest również transmitowane przez telewizję EWTN i mikrofony, które trzymamy w rękach, pozwalają nam na transmisję, w związku z tym one idą do wersji online. Tutaj będziemy mieli naturalną wokalizację naszych słów, czyli po prostu nasz głos, który mamy nadzieję do Państwa będzie każdego dochodził. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o delikatniejsze, takie powiedzmy cisze, żeby Państwo również z tyłu wszyscy nas słyszeli. Drodzy Państwo, cieszę się bardzo, że mamy... Ja usiądę, bo będzie mnie po prostu widać w kamerze, proszę wybaczyć, ale będzie wtedy to troszkę u nas lepiej wyglądało. Cieszę się bardzo, że mamy możliwość goszczenia Państwa dzisiaj w kawiarni Agere Contra na Chłodnej 2/18, gdzie mamy kolejne nasze spotkanie. Zanim o spotkaniu, zanim co będzie u nas, to proszę, żebyśmy przywitali naszych zacnych gości. Pan profesor Jan Żaryn. Mariusz Patej. Drodzy Państwo, oczywiście pan profesor to bardzo znany polski historyk, człowiek zajmujący się w dużej mierze, czy nawet w szczególności historią Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku. Był senatorem dziewiątej kadencji, jest również dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Mariusz Patej jest fizykiem, ale jest też przedsiębiorcą, ekspertem związanym z tematami związanymi z Międzymorzem, ekonomią, bezpieczeństwem energetycznym, byłym doradcą również wojewody lubuskiego, członkiem rad nadzorczych spółek prawa handlowego, związanych głównie z transportem. Tak? Dobry wieczór, panowie. Powiedz, żeby troszeczkę światło podnieść do góry, ten haczyk w przyszłości. Cieszymy się bardzo również, że możemy Państwa gościć. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie jest związane i będzie takim punktem wyjścia oczywiście książka pana profesora Kościół i naród, lata trwogi, lata nadziei, ponieważ tu jest również podtytuł, na który warto zwrócić uwagę, który jak Państwo widzicie stoi tutaj przed nami. Książkę wydał Biały Kruk, który również, jeżeli mógłbym poprosić to o ten haczyk na górze przy oświetleniu, bo widzę, że opadł tam na samej górze z tej strony, tak, wewnątrz. Książkę wydał oczywiście Biały Kruk, jedno z wspaniałych wydawnictw polskich, które mamy przyjemność współpracować. Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny gościmy u nas Białego Kruka, a w tym wypadku oczywiście pana profesora. To nasze dzisiejsze spotkanie również zostało objęte przez patronatem, przez Tygodnik do Rzeczy, Radio Warszawa oraz przez telewizję EWTN, największą katolicką telewizję na świecie, która to właśnie transmituje nasze dzisiejsze spotkanie, więc jeśli ktoś z Państwa, mówię tutaj osób, które są fizycznie, bo chyba jedno widzę miejsce wolne, akurat tutaj zarezerwowane, chyba nie widzę ani jednego miejsca wolnego, co bardzo nas cieszy, więc mamy salę tutaj u nas wypchaną. Państwo, którzy są online, widzicie nas właśnie przez kanał EWTN, ale będzie można również oglądać później właśnie przez telewizję stacjonarną. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat naszego spotkania związany jest właśnie z narodowością, z problemami, które dotyczą osób, które rzeczywiście czują pewną przynależność. Czują przynależność i czują też czasami obawy w związku ze zmianami, które zachodzą wokół nas, ze zmianami geopolitycznymi, ze zmianami, które są wprowadzane czasami w sposób sztuczny, bo nie mówimy o tych naturalnych, ale czasami też związanych również z historią i pewnymi elementami, które w niej zachodzą. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Drodzy panowie, cieszę się bardzo, że mamy okazję się spotkać podczas tego wieczoru. Jest to dla mnie niewątpliwy zaszczyt, że mamy okazję rozmawiać, ponieważ książka Kościół i naród, oprócz tego, że została uhonorowana ostatnio Feniksem, która jest, Rada Ekspertów to potwierdziła, zresztą pan profesor jest osobą, która każdą swoją publikację pisze w sposób niesamowicie przystępny, dobry do czytania, ale też w sposób taki, który pozwala zgłębić wiedzę na dany temat.
to muszę powiedzieć, że książka rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawa i pokazuje nam, w jaki sposób ta relacja Kościół i naród, szczególnie biorąc pod uwagę XIX-XX wiek, przebiegała. Panie profesorze, na samym początku poproszę pana o wzięcie mikrofonu, to od razu chciałbym pana zapytać, ponieważ słowo naród nie jest tak łatwo zdefiniować. Wydaje się, że wszyscy wiemy, co się pod tym słowem kryje, ale żeby znaleźć taką prostą, łatwą definicję, to ona nie jest łatwa. W związku z tym chciałbym pana zapytać, co pan definiuje przez słowo naród? Tak, rzeczywiście pojęcie narodu jest mi zdecydowanie bliskie, no, ale przede wszystkim witam państwa bardzo serdecznie, bo właśnie tu wspólnie jesteśmy narodem, więc trzeba zacząć od kulturalnego przywitania się. Kultura będzie zresztą, to słowo często przewijało się w mojej wypowiedzi, bo naród, proszę państwa, to oczywiście wspólnota. Wspólnota, która w przypadku szczególnie narodu polskiego jest wspólnotą ani nie rasową, ani nie etniczną w dużej mierze, ani nie jest też do końca wspólnotą geograficzną, tylko przede wszystkim jest wspólnotą kulturową. To znaczy nasza polska wspólnota tak się kształtowała przez dzieje, a rzecz jasna te dzieje nasze widzimy gdzieś tam od momentu chrztu Polski w 966 roku, że fundamentem jej stała się de facto niezwykle urozmaicona wewnętrznie, ale coś, co można nazwać twórczością polską. I mam tutaj na myśli bardzo dużo takiego rozumienia tego pojęcia twórczości. Na przykład ewenementem twórczym jest niewątpliwie ustrój I Rzeczpospolitej, który, jak to ładnie o tym pisze ostatnio w swoich kolejnych tomach profesor Andrzej Nowak, opiera się na wartości niedostępnej innym narodom przez wiele set lat, czyli na uznaniu wolności zarówno przez władcę, jak i poddanych. Czyli idea wolności konstytuującej ustrój. To jest pewna twórczość, którą myśmy zaaplikowali sobie wzajemnie od czasów piastowskich. Być może gdzieś od Kazimierza Sprawiedliwego ta droga, może właśnie wychowawca biskup Wincenty Kadłubek potrafił tak wzmocnić intelektualnie piastowiczów, że staliśmy się takimi dziedzicami rzymsko-greckiej tradycji, z której została wyłuskana wolność jako konstytuująca relacje między władzą a poddanymi. I potem ustrój Rzeczpospolitej Szlacheckiej, który był oparty na wolności i równości stanu, ale równocześnie promieniował na relacje wobec mieszczaństwa, wobec włościan. To nie jest tak, że ustrój I Rzeczpospolitej abstrahował od istnienia całego społeczeństwa. Tylko oczywiście szlachta była tą grupą społeczną, która miała za zadanie i wzięła na siebie ten obowiązek nie tylko obrony ojczyzny, ale także stania na straży ustroju opartego na wolności. Szczególnie w okresie elekcyjnym, kiedy władców, bo Jagiellonów nie trzeba było aż tak mocno w tym wychowywać, bo sami byli współtwórcami tego fenomenu ustrojowego, ale już elekcyjni w mniejszym stopniu trzeba było ich do tego wychowywać. No Walezy na przykład tak się nie nadawał do tego, że uciekł. Ale już następcy, szczególnie Zygmunt III Waza, bardzo mi bliski władca, właśnie władca katolicki, władca uznający dorobek intelektualny jezuitów, rozumiejący czas współczesny, niezwykle także talentami obdarzony, w ogóle ciekawa postać, zdaje się, że w okresie PRL-u strasznie dławiona i taka dla nas niemile przedstawiana, a zdaje się, że bardzo ciekawy król, wszystko na to wskazuje, to ta epoka I Rzeczpospolitej,
potem oczywiście zderzyła się i ta nasza wspólnota narodowa zderzyła się z drugim fenomenem. Fenomen polegający na tym, że nie ma państwa, a jest naród i ojczyzna. I okazało się, że szczególnie w epoce romantycznej to będzie ważne z punktu widzenia tej książki, bo ja się tutaj odwołuję do tej epoki romantycznej, widząc w niej przede wszystkim nauczycieli naszej współczesnej polskości. To znaczy my jesteśmy wychowani na nacjonalizmie romantycznym, na Mickiewiczu słowackim, Krasińskim, Norwidzie. My operujemy przestrzenią wyobrażeniową, która powstała dzięki umiejętności językowej romantyków. My jesteśmy wychowani w polskości przez słowo. Tak jak katolicy, bo też nimi jesteśmy, też jesteśmy wychowani przez Słowo Boże. Jako ci, którzy są zwolennikami moralności katolickiej, dekalogu, tego, co nas uzbraja jako katolików. I równocześnie nas uzbraja także słowo, nas jako Polaków. I epoka romantyczna nam dała to niezwykłe słowo. Proszę sobie przeczytać, szczególnie teraz wraca chyba, mam nadzieję, przynajmniej po raz kolejny, bo to tak falowo moda na Cypriana Kamila Norwida, ile tam jest niezwykłości w tej jego poezji, niezwykle z jednej strony oszczędnej, a z drugiej strony otwierającej mózgi każdego, kto chce być Polakiem. Bo jak ktoś nie chce, to nic nie zrozumie z tego. Ale jak ktoś chce być Polakiem, to nagle odkryje niezwykłe zjawiska, ta tęsknota za polskością, która jest definiowana w formule bardzo prostych przekazów w gruncie rzeczy. Jego wiersze są proste, a jednocześnie nie są proste, tylko są niezwykle bogate, jeśli chodzi o rozumienie pojęcia polskości i działają na intelekt i działają na emocje, czyli to wszystko, co rodzi wspólnotę narodową. Więc my jesteśmy kulturowo w jakiejś mierze związani jako wspólnota bardziej tymi przyciągającymi zjawiskami, czyli ideą wolności i nacjonalizmem romantycznym jako pewną wizją narodu, wspólnoty posiadającej cele. I to zostało potem przejęte de facto przez wszystkich z następnych pokoleń. Jeżeli odzyskiwaliśmy niepodległość w 1918 roku, to dlatego, że narodziło się pokolenie niepokornych, które było wychowane w tym, że ma się cele. Nie jest się przypadkowo na ziemi, nie jest się po to, żeby tylko i wyłącznie konsumpcyjnie i materialnie funkcjonować. To jest niegodne Polaka. Polak jest tym, który ma wyższe cele, które go konstytuują i które nadają sens jego życiu. W tym przypadku na dodatek to pokolenie niepokornych jeszcze miało taką dodatkową cechę, której nie wszystkim niestety dano w polskich pokoleniach. Oni byli niezwykle suwerenni. To znaczy rozumieli, że istnieją interesy polskie. Ten interes polski polegał na tym, że należy odzyskać niepodległość, a nie być lojalnym wobec zaborców, którzy to zaborcy różne rzeczy mogą nam w nas pomóc nam bądź przeszkodzić, ale wyzyskujemy ich, a nie służymy. Taka dziwna konstrukcja, która niestety nie zawsze politykom polskim przyświecała, ale akurat wówczas ci dwaj najwięksi, czyli Piłsudski i Dmowski, regularnie w nosie mieli zaborców i regularnie robili wszystko, żeby wykorzystać ich do maksimum. Dmowski wykorzystuje Rosjan do 1915 roku, czyli do momentu, kiedy Rosjanie mają cokolwiek do powiedzenia w wojnie frontowej, kiedy przegrywają, pierwsza rzecz, którą robi, wyjeżdża z Rosji do Wielkiej Brytanii, do Francji i knuje, żeby Polska odzyskała niepodległość, wbrew rzecz jasna Rosji, która jest sojusznikiem tych, u których on knuje. Więc nie jest to taka misja łatwa, ale ostatecznie okazało się zwycięska. Piłsudski tak samo, przecież zostaje brygadierem pierwszej brygady nie po to, żeby służyć Austro-Węgrom, tylko po to, żeby instrument ten wyzyskać
jak Austro-Węgry do tego, żeby szukać sposobu na wywołanie powstania. Nie udało się, wywołanie sprawy polskiej, wychowanie żołnierzy po to, żeby oni stawali się zaczynem przyszłej armii polskiej. Pomylił się moim zdaniem głęboko w bardzo wielu sprawach, ale nie pomylił się w suwerenności myślenia. Więc to jest też pewne ciekawe zjawisko akurat tego pokolenia niepokornych, ta suwerenność. Ale wracając do wspólnoty narodowej, to oczywiście mamy też w tym definiowaniu wspólnoty narodowej z jednej strony niezwykłość czasu, to znaczy w naszej historii, tak mamy poukładane. I wtedy okazuje się, że jest jakiś wyjątkowy błysk kulturowy, tak jak właśnie romantycy nam zafundowali tę umiejętność rozumienia przestrzeni polskiej. Tak samo nam to zafundował Henryk Sienkiewicz w trylogii czy w innych swoich utworach, ale przede wszystkim w trylogii. No wielokrotnie powtarzamy, że my wszyscy z Sienkiewicza, Onufry Zagłoba jest bytem intencjonalnym, a jednocześnie realistycznym. My wszyscy rozmawiamy sobie z Zagłobą, jeśli uważamy to za potrzebne, mimo że faceta nigdy w życiu nie było. Choć wiemy oczywiście, że teść Henryka Sienkiewicza był tym, który stanowił podstawę szukania charakteru Onufrego Zagłoby. Ale te byty intencjonalne w naszej kulturze, one są tak realistyczne, że stanowią w gruncie rzeczy część naszej narodowej tożsamości. Teraz niedawno mój Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej otworzył wystawę w naszym centrum na przy ulicy Andersa 20, oczywiście tam zapraszam, Onufrego Kopczyńskiego. To był twórca niezwykle utalentowanej grupy, którą zjednoczył w czasie II wojny światowej i która stworzyła SIN, czyli Sztukę i Naród. Pismo literackie, które wychodzi w czasach apokalipsy, czyli w czasach II wojny światowej. I ci młodzi ludzie, a oni wszyscy, czy znacząca ich część, za chwilę nie będzie żyła. Kopczyński zginie z rąk niemieckich w wieku 26 lat. Następca Andrzej Trzebiński podobnie. Następca Tadeusz Gajcy podobnie. To wszyscy będą bardzo młodzi ludzie. To będą narodowcy, którzy dziedziczą właśnie tą definicję wspólnoty narodowej, przede wszystkim od romantyków, i zastanawiają się, w jaki sposób kulturą, literackim talentem ogarnąć tę apokalipsę, w której żyjemy w czasie II wojny światowej, tak żeby pokazać Polakom po wojnie, co znaczy polskość po tym doświadczeniu. Czyli złapali za nogi czas niezwykły, odkryli, że ten czas niezwykły nas zmieni, nas inaczej uformuje, tak jak zabory nas zmieniły. I gdyby nie romantycy, byśmy tego nie zauważyli. Romantycy nam nadali sens tej zmianie narodu bez państwa. I tak samo w II wojnie światowej. Oni też uważali, że czas apokalipsy niezwykle przeorał duszę, ale także fizyczną kondycję narodu. I nie da się powiedzieć, że Polacy będą potem tacy sami. Tylko teraz pytanie, jacy będą? No to szukajmy. Szukajmy tej odpowiedzi. I szukają. Ze swoimi talentami, swoim językiem, polskim słowem próbują definiować stan swojej duszy. Bo oni to przeżywają na bieżąco. Nie każdy potrafi artykułować swoje wewnętrzne przeżycia. Na tym polega talent. Że właśnie oddaje się go narodowi po to, żeby on mógł odebrać sformułowany przez nich stan duszy. Ale to jest zbiorowy stan duszy. My to odbieramy i stajemy się dalej Polakami. Dlatego definiuje naród jako wspólnota kulturowa. Tylko wspólnota, która może funkcjonować dzięki utalentowanym osobom, które to osoby nie są egoistyczne, nie są ksobne, tylko są ku narodowi nastawione. Ignacy Jan Paderewski jako niezwykle wybitny kompozytor i pianista.
naprawdę mógł sobie podarować w czasie I wojny światowej jakąkolwiek aktywność. Forsy miał jak lodu, znany był powszechnie, wszyscy biegali z piskiem na jego widok. Dlaczego miał się męczyć chłopak i jeździć przez lata po tych Stanach Zjednoczonych i wygłaszać 150 mów po angielsku, który uważał, że zna źle, choć znał świetnie. Więc uczył się przemówień godzinnych na pamięć, bo o Polsce nie można robić błędów. Więc przemawiał z pamięci. Oczywiście dzięki temu się jeszcze lepiej uczył. To tak na marginesie, taka widocznie szkoła nauki by się i dzisiaj pewnie przydała. Ale tak po ludzku mówiąc, to oczywiście miał wybór. Mógł być egoistą, mógł siedzieć sobie w tych swoim szwajcarskich włościach i w ogóle się nie przejmować jakąś sprawą polską. No nie. Właśnie ci niezwykli Polacy, budujący naszą tożsamość, naszą wspólnotę narodową, mieli ten niezwykły dar w sobie, ciąg ku narodowi, żeby go współtworzyć, pomagać. No i to definiuje się w zasadzie w tym, co Dmowski napisał w Myślach nowoczesnego Polaka, ten krótki motto, chociaż on to pisze nie jako motto, tylko wewnątrz swojego tekstu, jestem Polakiem, czyli mam obowiązki polskie. To jest to, co w gruncie rzeczy tworzy nam tą wspólnotę narodową i tak długo, jak będziemy chcieli mieć obowiązki polskie, bo to jest wybór, rzecz jasna, no to tak długo ta wspólnota narodowa będzie trwała. Tak bym to sobie zdefiniował, tą wspólnotę narodową naszą, a kontekst katolicyzmu jest oczywisty. Tych wszystkich ludzi popychała do czynu wiara. Bez wątpienia znacząca część narodu polskiego przez swoje dzieje pokazywała przywiązanie do wiary w Pana Boga. Romantycy wszyscy byli ludźmi niezwykle mocno przeżywającymi swój stosunek, swoją relację do Boga. Od relacji do Boga, z którym się kłócę, do uwielbienia. To są wszystkie stany relacji między artystą a Bogiem. Ale przecież także można z drugiej strony spojrzeć na te relacje i powiedzieć sobie, jakby nasz naród wyglądał, gdybyśmy tylko i wyłącznie oparli się w XIX wieku na elitach, tych elitach szlachecko-postszlacheckich. I tutaj dwa takie fakty. Jeden, 500-lecie, często to powtarzam, to też jest o tym tutaj w tej książce, 500-lecie obecności obrazu Jasnogórskiego na ziemiach polskich. 1382 plus 500, 1882. Częstochowa jest duchową stolicą nieistniejącej Polski. A dlaczego ją tak nazywamy od czasów Konfederacji Barskiej? Między innymi właśnie dlatego, co się stało w 1882 roku. W te 500-lecie obecności obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej przybyło na Jasną Górę według kronik, a więc tylko oficjalnych pielgrzymek, 500 tysięcy ludzi. Nie z jednego zaboru, tylko zaborowy. Czy to był katolicyzm elit? Nie. To był katolicyzm warstw ludowych. To oni wchodzili na szczyt jasnogórski. To oni podtrzymywali swoją polskość. Zrozumieli to na przykład wybitni narodowcy, wśród nich Jan Ludwik Popławski, redaktor Głosu od 1886 roku, na marginesie zresztą wcześniej socjalizujący, siedzący najwięcej razy w Cytadeli Warszawskiej. Wcale nie socjaliści najczęściej siedzieli, tylko on akurat, no ale to już tak na marginesie. I Jan Ludwik Popławski, który próbuje w Głosie definiować demokratyzm. On sam będzie nazywał się twórcą demokratyzmu polskiego. Oczywiście będzie w tym widział
siebie jako kontynuatora Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, podobnie jak twórcy Ligi Polskiej z Zygmuntem Miłkowskim na czele. Ale tu najważniejsze z tego, co chcę powiedzieć, to Jan Ludwik Popłaski próbuje, polemizując z różnymi innymi autorami w Głosie, dać taki przekaz. Polskość to nie jest tylko szlacheckość. Polskość, jeżeli chce się zatrzymać tylko na kultywowaniu swojej przeszłości szlacheckiej, straci, ponieważ germanizacja i rusyfikacja rozmyją polskość warstw ludowych, a tam jest wielkie bogactwo także przekazu polskiego. Ten przebogaty przekaz polskości w warstwach ludowych to przede wszystkim katolicyzm. Ówczesna inteligencja przełomu XIX-XX wieku nie była specjalnie nastawiona do kościoła katolickiego, do praktyk katolickich jako do czegoś, co podnosi intelektualnie. Oni byli wychowani w izmach, w scjentyzmie, darwinizmie, socjalizmie, izmie, czyli w tych wszystkich ideologiach, które wykraczały poza powszechny, jakim się wydawało, rozum ludzki. Rozum ludzki jest zdolny do wyższych partii poznawania świata. Bóg jest do tego niepotrzebny. No to Jan Ludwik Popłaski im zaczynał tłumaczyć, że jak będziecie tak sobie rozumować, to stracicie polskość. Bo warstwy ludowe to jest nosiciel niezwykłego potencjału polskości. Trzeba to kultywować. I w związku z tym uważał, jako jedyny zresztą tak mocno, także w obozie narodowym, że to nie jest tak, że warstwy oświecone idą z kagankiem oświaty w jedną stronę. Ale też warstwy ludowe są podmiotem, który też ma swój kaganek oświaty. Trzeba to zjednoczyć. Trzeba doprowadzić do spotkania. I on między innymi zaczyna wydawać od 1896 roku, oczywiście kolportując tajnie przez granicę do zaboru rosyjskiego, Polaka, czyli pismo, które ma właśnie integrować inteligencję z warstwami ludowymi. Towarzystwo Oświaty Narodowej tworzy się w ten sposób, potem Polska Macierz Szkolna. Wielki, wielki wysiłek organizacyjny, który tworzy wspólnotę narodową, jednocześnie ratując nas przed tym, że będziemy szlachetnymi rycerzami wojującymi szablami, ale z tyłu za to już będą tylko Niemcy i Rosjanie. Bo rusyfikacja i germanizacja zaczną przynosić owoce. Także wejście głębokie w realność warstw ludowych okazało się być niezwykłym uporządkowaniem wspólnoty narodowej. Też zjawisko bardzo ciekawe. Drugim potem takim niezwykłym momentem będzie Bitwa Warszawska, gdzie znowu uporządkuje się wspólnota narodowa przez ten zryw 20 roku i modlitwy 20 roku, które będą powszechne. Oczywiście głównie w Warszawie, tak na zdrowy rozum, tylko jeden obrazek. Bolszewicy są pod Warszawą, za chwilę wejdą. 13 sierpnia już ulotki zrzucają, mówiąc, że tego dnia zainstalują się w Warszawie. Co powinni robić warszawiacy? Uciekać. Uciekać. Żaden warszawiak nie wyjedzie. Wszyscy zostają w Warszawie, klęczą i się modlą. Wincenty Witos w swoich wspomnieniach twierdzi, że już trochę przesadzili z tymi modłami, mogliby trochę pomóc przy barykadach, ale oni siedzą, oni nie uciekają, oni się modlą. Arcybiskup kardynał Kakowski ogłasza 9-dniową nowennę i ta modlitwa 9-dniowa do 15 sierpnia 20 roku jest modlitwą jednoczącą milionowe, czy tam 700 tysięcy liczące miasto z frontem, który jest 5 kilometrów obok. Ci żołnierze czują ten oddech modlitwy, a nie czują pustkę, bo tamci uciekli. To dopiero by była wojna, gdyby ci żołnierze nie wiedzieli, albo wiedzieli, że z tyłu nie mają żadnego Polaka, tylko puste mury. No proszę zobaczyć, jaka jedność wspólnotowa dzięki modlitwie, która ich uzbrajała w tym, żeby pozostać. Takim oczywiście wielkim osiągnięciem wspólnotowym w tym dziele
w którym łączymy Kościół i naród, to oczywiście Wielka Nowenna i rok milenijny 66 roku. To był także w 1966 roku budowanie naszej wspólnoty narodowej. Prymas Stefan Wyszyński zrozumiał to, co i dzisiaj też, mam nadzieję, wszyscy rozumiemy, że wspólnota narodowa nie jest zamkniętym skansenem. Wspólnota narodowa to żywy twór. Jeżeli nie będziemy dalej dbać, nie będziemy wzajemnie się żywić tą polskością, to nie rozwiniemy się jako naród. Naród wtedy się rozwija, jeżeli stale ma dla siebie propozycje. Propozycja modlitwy w 20 roku, propozycja Wielkiej Nowenny roku milenijnego w 66, propozycja słuchania papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymek tych trzech pierwszych. A proszę zobaczyć, w czwartej pielgrzymce żeśmy nie chcieli go słuchać. No i czy żeśmy wygrali na tym jako wspólnota narodowa? Że uznaliśmy, że biznes jest ważniejszy, przy całym szacunku do biznesu, że ważniejszy jest egoizm osób, które zachapią się materialnie, że opowieści o życiu to nie dzisiejsze, po co nam zasłaniać przestrzeń tego konsumpcjonizmu, który nam daje Zachód, jakimiś opowieściami o powstrzymywaniu się ze względu na kategorie moralne, a wtedy właśnie papież z takim projektem do nas przyszedł. Myśmy go odrzucali, zachłystywaliśmy się zdefiniowaną, nie wiadomo przez kogo, wolnością, ale na pewno nie przez tradycję polską. Ta wolność, którą się zachłysnęliśmy w latach 90. No i teraz, dzisiaj widzimy, że ktoś na tym innym korzysta i próbują nam papieża zepchnąć gdzieś tam do roli jednego z przestępców, już za chwilę pospolitych. No bo taka jest, że tak powiem, reguła. Jak wrażliwość nie nastąpi ze strony narodu polskiego, nie będzie odzewu, nie będzie veto, non possumus, no to będą dalej nam rozjeżdżać papieża. Potem nam rozjadą jeszcze wielu innych naszych bohaterów. Stefan Wyszyński na pewno też w kolejce jest ustawiony, mogę zapewnić państwa. Więc wspólnota narodowa to też jest w ramach tego definiowania żywy organizm. Jeżeli stanie się skansenem, jeżeli dojdziemy do wniosku, że to jest tylko muzeum, do którego wejdziemy raz na tydzień, a nie naszą tożsamością żywą, twórczą, w której my nadal mówimy sobie, jestem Polakiem, mam obowiązki polskie, to zaprzepaścimy tę wspólnotę narodową. Takie są koleje rzeczy. Panie profesorze, zanim przejdziemy do naszego gościa, chociaż ja myślę, że Mariusz by potwierdził, że dla niego też jest ważniejsza idea niż przedsiębiorczość, to chciałbym troszeczkę przedłużyć jeszcze, panie profesorze, ten temat, który pan profesor powiedział, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że powinniśmy przypominać właśnie to, jak wyglądał okres międzywojenny, że on był związany z modlitwą, że był związany z historią, właśnie tą, która powodowała, że dzięki temu mieliśmy możliwość powracania do naszych wartości. Pewnie większość z osób, które tutaj są, pamiętamy takie dwie sytuacje, prawda? Jedna to śmierć Jana Pawła II, kiedy każdy z Polaków był katolikiem i każdy z Polaków wiedział, że jest Polakiem. I druga to katastrofa smoleńska, kiedy bez względu na wszystko, nawet mieliśmy takie akty, które wydają się trudne do okiełznania rozumem, jak piłkarze, kibice zwaśnionych drużyn potrafili się razem modlić, potrafili razem wypisać sztandary, że teraz wszyscy jesteśmy tacy sami. Tak, i poprosiłbym do mikrofonu, tak jest. I zatrzymać mecz właśnie i dalej nie grać. Tak, to jest ten przejaw polskości, przejaw religijności, odwaga dawania świadectwa. Czyli krótko rzecz mówiąc, no, zachowujemy się czasem jak trzeba. I to jest rzeczywiście jakiś nasz zbiorowy talent. Tu chciałem dojść do właśnie pytania. Zanim przejdziemy do dalszego elementu, czy pan profesor jest w stanie zdefiniować albo znaleźć taki moment, kiedy świadomie zaczęła budować się nasza wspólnota narodowa? Znaczy, kwestia świadomości to jest oczywiście
niełatwa do uchwycenia, ale ja w swojej wypowiedzi w zasadzie powiedziałem, to znaczy mnie się wydaje, że od błogosławionego Wincentego Kadłubka, ale może od Mieszka I. No Mieszko I, przynajmniej według mojego rozumienia człowieka, bo to trzeba zrozumieć człowieka. Ja jestem z epoki PRL-owskiej i myśmy się uczyli w PRL-u, że Mieszko I przyjął chrzest ze względów interesownych. Prawda? No to państwo, ci, którzy przeżyli też. A pierwsza i naturalna odpowiedź jest taka, że a może jednak uwierzył w Pana Boga. No po co się przyjmuje chrzest w wieku dorosłym? No dlatego, że się zaczyna być wierzącym. Więc ta jasna, jakby prosta odpowiedź, że wiara w Pana Boga przynosi także całe dziedzictwo tej wiary, a dziedzictwo wówczas wiary chrześcijańskiej to jest oczywiście dziedzictwo chrześcijańskie konsumujące najzdrowsze pokłady kultury basenu Morza Śródziemnego. Czyli chrzest jest z jednej strony tym aktem założycielskim wiary, transcendencji, a z drugiej strony odziedziczonej cywilizacji. To w którym momencie tę prawdę odkryli ówcześni żyjący Polacy, trudno nam wyczuć oczywiście. Jeszcze na przykład za czasów mojego w pewnym sensie ulubieńca, czyli nieistniejącego Bolesława Zapomnianego, czyli po śmierci Mieszka II, nastąpił bunt i taki prawdopodobnie mocno spontaniczny, ale też być może nie do końca spontaniczny, tylko istniejący w rodzie piastowskim, instynkt powrotu do pogaństwa, prawda? Bo w końcu to jest tylko 80 lat. 80 lat to nie jest tak dużo, żeby zapomnieć o przeszłości. To zostaje szybko skontrowane. Wraca Kazimierz Odnowiciel, nie przez przypadek nazwany Odnowicielem, i rozumiem, że już on, Kazimierz Odnowiciel, rozumie, co odnawia. Znaczy nie jest to akt nierozumnego księcia, tylko on chce przywrócić właśnie wiarę w Pana Boga w przestrzeni publicznej i przywrócić cywilizację chrześcijańską, w której mieści się cywilizacja basenu Morza Śródziemnego. Więc świadomość naszej wspólnotowości, no gdzieś tutaj się rodzi. No i potem właśnie Kazimierz Sprawiedliwy, niezwykła kronika Wincentego Kadłubka, która jest próbą analizy w gruncie rzeczy tej cywilizacji, którą żeśmy odziedziczyli i której już jesteśmy częścią. I wyjmuje Kadłubek z tego dla księcia pewien wzorzec postępowania, czyli właśnie kultywowanie wolności, czyli kontraktu władzy książęcej z poddanymi, który to kontrakt obydwie strony zobowiązuje. Czyli coś, co staje się podstawą no, republikańskości. Oczywiście wtedy tak tego nie nazwie ani biskup Kadłubek, ani książęta piastowscy. Ale już Kazimierz Wielki, zostawiając koronę Królestwa Polskiego, wyjmując ją jakby tylko z głowy piastowiczów, a tworząc koronę jako strukturę państwa, no to już zaprasza pod tą koronę Radę Królewską też. Potem cały stan szlachecki pod tą koroną. Ale to nie znaczy, że ta korona to jest tylko taka władza, co to jak Rakowski mówił, otwieramy okno i ten, co otwiera okno, ten ma wadze. Pamiętacie, 1983 rok i jego pobyt w stoczni i takie kalambury, które on tam wtedy tworzył. Więc to jest władza, która zobowiązuje. To znaczy, to jest władza, w którą się wchodzi jako w obowiązek wobec ojczyzny. Ludzie nieświadomi, nie posiadający świadomości, by w to nie weszli. Szlachta polska z całą świadomością wchodzi pod tą koronę. Także jest współodpowiedzialna za proces, także niezwykły, ustrojowy, oparty na wolności, a także oparty na czymś, co ma niezwykły też dar przyciągania, to znaczy nie na imperialnym zawojowywaniu, tylko na długotrwałym docieraniu stanowisk
zarówno w Izbie Poselskiej, jak i między narodami, grupami etnicznymi, grupami wyznaniowymi. Docieranie się między Polakami a Litwinami trwa od Unii Krewskiej do Konstytucji 3 maja. To jest, proszę Państwa, docieranie się narodów. Przecież normalnie ludzie by się zirytowali, zamordowali z połowę tamtych i byłoby z głowy. A myśmy się docierali. Docierali się 400 lat albo i lepiej. Szanując odrębności, a jednocześnie widząc w tym docieraniu się sens wspólnotowego funkcjonowania. Bo to nie polegało tylko na tym, że rodzili się Januszowie Radziwiłłowie. Czasem się rodzili Januszowie Radziwiłłowie. A więc ci, którzy chcieli wyjść z tego układu i nie chcieli kontynuować docierania. Ale w zdecydowanej większości wygrało docieranie. I Konstytucja 3 maja była tego dowodem w postaci aktu jednoczącego całą Rzeczpospolitą. To są piękne rzeczy, które my mamy w sobie jako naród, jako wspólnota, właśnie pokazujące nasze cechy narodowe. Teraz niedawno czytałem Dmowskiego taki ciekawy tekst dotyczący jego stosunku do totalitaryzmów. On to pisze w okolicach roku 1930. Nie ma jeszcze Niemiec hitlerowskich, to jest na inny temat i między innymi poddaje analizie protestantyzm i katolicyzm. I pisze rzecz taką, że my Polacy żyjemy w pewnym kompleksie ścigania się z narodami, to znowu będzie o biznesie, z narodami, które jako protestanckie prześcignęły nas w umiejętności tworzenia przedsiębiorczości. To są Niemcy, to są Niderlandczycy i nam się wydaje, że my dogonimy ich, zapominając o tym, że i tak nie staniemy się protestanckim narodem, natomiast nie wykorzystujemy fenomenu naszego katolicyzmu, który też rodzi bardzo dużo umiejętności, tylko trzeba się pozbyć własnego kompleksu, nie szukania na zewnątrz tych bytów, które wyrastały z innych cech narodowych, czyli w tym przypadku z protestantyzmu, tylko szukania odpowiedzi, ile z tego fenomenu katolickiego możemy przerobić na to, żeby także przedsiębiorczość u nas funkcjonowała. Czyli autentyczny podkład kulturowy, a nie negowanie tego podkładu kulturowego. To jest to, co i Dmowski o tym pisze bardzo wyraźnie, bardzo sensownie, bo to w ogóle był jeden z najsensowniejszych facetów, jeśli chodzi o umiejętność rozumienia rzeczywistości politycznej, społecznej, gospodarczej, mimo że nie był ekonomistą. Przejdziemy troszkę do takiego tematu, który oczywiście jest związany z narodowością, chociaż chciałbym troszeczkę może na bardziej ogólny, ale zobaczymy jak odpowiedź padnie, skierować do pana Mariusza Pateja. Mówimy o narodowości, ale to należy rozumieć, że narodowość i państwowość nie zawsze oznacza to samo. W związku z tym, czy państwa narodowe w ogóle mają sens? No, niestety są osoby kwestionujące, powiedzmy, sens istnienia narodów, tak, są tacy, którzy definiują się jako ziemianie, kosmopolici, internacjonaliści. Są też tacy, którzy... Ludzie świata, tak? Ludzie świata. Są też tacy, którzy siebie definiują jako Europejczycy, ale w oderwaniu od narodów europejskich. No, ja się z takimi spotkałem w 2012 roku, wtedy zorganizowaliśmy protest przeciwko wypychaniu historii ze szkół i wtedy właśnie poznałem pana profesora, który nas wspierał w tym proteście. No i przychodzili tacy ziemianie, którzy wchodzili z nami w dyskusję, że przecież ta historia, zwłaszcza historia Polski, jest zupełnie niepotrzebna, no bo my tutaj żyjemy już w jakimś innym świecie postnowoczesnym,
No i właśnie liczy się już tylko biznes, efektywność. Natomiast narody to jest taka kula u nogi w tym rozwoju, a zwłaszcza jeszcze takie narody, które opierają powiedzmy tę swoją tożsamość na jakiejś religii, no to słyszeliśmy jakieś bolszewickie opium dla ludu, no tak chyba przez grzeczność tak to opium nie padało, no ale właśnie takie osoby do nas przychodziły, no i cóż, pojawiły się przecież już nawet w tamtym okresie prace Roberta Putnama, którego nie można jakoś wiązać z jakimś, powiedzmy, ruchem nacjonalistycznym. No to jest amerykański socjolog, który bardzo długo, powiedzmy, wspierał teorie oparte na wielokulturowości. No i po zrobieniu szeregu badań okazało się, że powiedzmy, kapitał społeczny właśnie wśród grup społecznych, które są właśnie tą jakąś subiektywną więzią spojone, ten kapitał społeczny jest wyższy, tak? I to on nazywał to kapitałem wiążącym. Ale tam, gdzie ten kapitał społeczny jest wyższy, no to właśnie wracamy teraz do biznesu. To koszty transakcyjne są niższe, bo ludzie sobie bardziej ufają. Nawet jeżeli są deficyty instytucjonalne, tak? Bo na przykład tutaj w warunkach polskich, no myśmy nie mieli zaufania do instytucji zaborczych, państw zaborczych, ale mimo wszystko ludzie sobie ufali, w związku z tym ziemianie prowadzący swoje gospodarstwa, no w innym rozumieniu, tak, no ale tak, ale w czasach zaborów no prowadzili z sukcesem wspólne polityki, no i powiedzmy całe poznańskie właśnie się opierało na tej wspólnej pracy u podstaw, współdziałaniu, którego by nie było, gdyby nie było tej wspólnoty. I tak, czy ten katolicyzm rzeczywiście jest jakąś zawadą w biznesie? No a Bawaria, prawda? Bawaria, katolicki rejon, który z powodzeniem konkurował z północnymi Niemcami. Także powiedzmy, te wartości nasze katolickie mogą być z powodzeniem wykorzystane do budowy powiedzmy nowoczesnego państwa o silnej gospodarce. Teraz były próby tworzenia państw, które kopiowały, wydawałoby się, świetne, sprawdzone wzorce instytucjonalne. No powiedzmy Kenia, prawda? Tam organizacja państwa i prawa to było skopiowanie państwa i prawa w Wielkiej Brytanii. Liberia, tak? Liberia to jest skopiowanie rozwiązań amerykańskich, no ale zabrakło właśnie tego fundamentu wartości łączącego, powiedzmy, no jeżeli nie narody, to społeczeństwa. No i cóż, w Liberii ciągłe wojny, olbrzymia korupcja i jakoś to państwo
powiedzmy, tego bogactwa Stanów Zjednoczonych nie skopiowało. Chociaż nazwa wskazująca na wolność, prawda? No tak, tak. No i również Kenia no, odstaje gospodarczo, no ale też, prawda, poziomem życia, jakimś rozwojem społecznym od swojego wzorca. No właśnie zabrakło tego fundamentu wartości. Także to jest ten fundament wartości, nawet dla osób niewierzących, znaczy powinien być ważny, dlatego że on również pozwala im, powiedzmy, żyć lepiej, godniej, bezpieczniej niż bez tego fundamentu. No, to taka moja. Można do tego jedno, no, trzy zdania, bo to, co, o czym powiedziałeś, to bardzo ładnie łączy się z tekstami wybitnych polskich ekonomistów, do których warto sięgać, ponieważ oni mieli nam coś do zaproponowania. To byli też z obozu narodowego, nasz wspólny mistrz, można powiedzieć, bo jesteś także wielbicielem Romana Rybarskiego. To był naprawdę wybitny polski ekonomista, długoletni też poseł na Sejm, przewodniczący Koła Poselskiego Stronnictwa Narodowego, który między innymi napisał takie prace właśnie wskazujące na naszą wspólnotowość jako wartość, która daje nam większe szanse rozwojowe, gospodarcze, pod warunkiem, że to dostrzeżemy, zdefiniujemy i będziemy oczywiście w tym kierunku działać realnie. Co to było? Z jego punktu widzenia to przede wszystkim on to nazywał solidaryzmem jeszcze, ale my to nazywamy solidarnością, czyli istnienie pewnej więzi między grupami społecznymi w Polsce ze względu na to, że jesteśmy w moralności chrześcijańskiej i nie chcemy doprowadzić do zabicia jedną warstwę przez drugą warstwę, tylko szukamy cohabitation, współistnienia warstw społecznych na terenie Polski. Niewątpliwie to nie jest łatwe i nie zawsze jest łatwe, ale przykładem dla narodowców było przed wojną na przykład spotkanie między ludowcami piastowymi, PSL-u Piast, i narodowcami, którzy wydawało im się, że także reprezentują stan ziemiański, i tego efektem powstał tak zwany Pakt Landskoroński, który nie był wcale w Landskoronie, tylko w Warszawie przy ulicy Foksal podpisany, czyli koalicja między prawicą narodową a ludowcami, w którym jeden z punktów bardzo ważnych tej koalicji to był punkt dotyczący reformy rolnej. Ona powstała w drugiej RP realnie, rozpoczęto ją realizować w 1925 roku dzięki solidarności między dwoma ugrupowaniami, które reprezentowały różnorodność warstw polskich. Potrafili się dogadać na bazie solidarności. I druga bardzo ważna kwestia to rozumienie w drugiej RP po nowemu, ale także i dzisiaj warto te dwa słowa przypomnieć, to jest, no przynajmniej jedno z tych dwóch, to jest wszechpolskość. Nie ma terytorium gorszego i lepszego na ziemiach polskich. Nie inwestujemy w jedną część tylko dlatego, że tam płyną szybsze zyski, bo to jest egoizm dzielnicowy. Fakt, w drugiej RP na przykład rządzący mogli dojść do wniosku. Walczymy o Wielkopolskę, a Kresy zostawiamy w cholery, bo tam w ogóle nic z tego nie będzie. Nie. Polskość polega na tym, że jest wszechpolskość. To znaczy angażujemy środki państwa w wielu kierunkach, tak żeby cały obszar Polski mógł być zmobilizowany do podnoszenia swojej wartości. A nie to, że gnoimy jednych kosztem drugich. To jest solidarność i wszechpolskość rozumiana łącznie. Kojarzy się to państwu z czymś współcześnie?
z jednej strony była taka partia i jest nadal, która mówi, że wielkie miasta należy inwestować. I jest druga taka partia, która mówi nie, Polska jest także Polską powiatową. To jest myślenie obozu narodowego w II Rzeczpospolitej. Ekonomiści widzieli bowiem, że istnieje też właśnie dzięki moralności granica zysku. Zysk nie jest celem ostatecznym. Celem ostatecznym w ogóle to jest zbawienie, ale ziemskie cele dotyczące funkcjonowania narodu to właśnie kondycja całej przestrzeni narodowej, a nie egoizmu partykularnego. Jeżeli zamkniemy się w egoizmie, to wtedy oczywiście być może w sensie krótkowzrocznego bilansu budżetowego na jeden rok, to budżet państwa polskiego na tym wygra, ale w 10 latach przegra totalnie. Nie na tym polega rozwój gospodarczy narodu, że będzie niszczona znacząca część jego terytorium, jego ludności. To nie jest droga do sukcesu. I to ekonomiści przed wojną podkreślali, widząc właśnie ten fenomen polskiego katolicyzmu jako narzędzia także do uprawiania bieżącej polityki gospodarczej. To jest też polski fenomen niegdyś obecny. No, pytanie, na ile dzisiaj intelektualiści odpowiedzialni za gospodarkę zdają sobie z tego sprawę i czy w ogóle wiedzą, że warto nawiązać do historii, ale to już na marginesie. Drodzy Państwo, jak komuś się zrodzi pytanie, to będzie można za chwilkę podnieść rękę. Ja oddam też Państwu głos. Jak się patrzymy trochę na naszą historię, to czy Panowie nie myślicie, że właściwie to oczywiście modlitwa pomagała nam funkcjonować, ale my cały czas przez to niszczenie, cały czas się musimy odbudowywać. My nie mamy takiego czasu, to jest chyba jeden z niewielu okresów w historii, który mamy teraz, że Polska nie uczestniczy, w sensie fizycznie u nas nie ma aktu zbrojnego, bo no, zakładając, że okres również od 45 roku, no fizycznie nie było mordów na taką skalę, jak mówimy o skali wojennej, prawda? Chociaż okres PRL-u nie dał nam skrajnego dobrobytu, ale czy to właśnie nie powoduje również naszej polskości, że my po prostu cały czas musimy walczyć? Że cały czas polskość to jest również walka nie tylko o naszą ziemię, ale również o relacje, bo to powoduje, że jedna osoba, chociaż dzisiaj mamy taki wyjątkowy okres, że ten socjal jest na coraz wyższym poziomie. Z jednej strony on pomaga, ale z drugiej strony to widać wokół nas, szczególnie w dużych miastach, zanikają relacje międzyludzkie. I niestety dzisiaj nie musimy tak bardzo dbać o swoich rodziców, no bo oni mają emeryturę, mogą mieć coraz wyższą emeryturę. Dzieci, coraz mniej mamy tych relacji, które są między dziećmi. Na przestrzeni dziejów to było bardzo silnie zakorzenione w nas, ta relacja, która powodowała, że jesteśmy rodziną, bo Polska to też była rodzina. Czy nie myślicie panowie, że to również, pan profesor tutaj napisał, może nie jest to łatwe czasami, znaczy nie jest to może oczywiste dla odczytania, bo wszystko jest wielkimi literami, prawda, napisane. Ten kościół to pewnie byłby z wielkiej litery, z dużej litery napisane, bo chodzi o chrześcijaństwo, prawda? Ale to wszystko jest łączące z sobą, więc jak patrzycie na naszą historię, to czy to również nie ma takiego dużego wpływu i nie pokazuje nam, że kiedy niszczymy tą rodzinę, tą podstawową komórkę, to polskość nasza zanika. Panie profesorze, tak. Zaraz będę oddawał głos. Na narody. Chciałbym troszeczkę głośniej, dobrze? No, narody, tak jak ludzie, rodzą się, rozwijają, trwają, ale też i giną. Tak? Jeżeli zatraca się ten fundament wartości, ta spoistość, która no, łączy ludzi, tworzy tą wspólnotę, kiedy powiedzmy zaczyna być kryzys rodziny, no to jest zagrożenie dla wspólnoty narodowej. No, mieliśmy w historii, to już pewnie pan profesor tutaj da przykłady, narody, przykłady narodów, które zniknęły, tak? I są
tylko... Nawet nasi sąsiedzi, prawda, jak Prusy tak, chociażby. Nawet i współcześnie mamy narody umierające. Serbo-Łużyczanie na przykład, tak, wymierają. Jest całe mnóstwo narodów na terenie Federacji Rosyjskiej, które też umierają. Są też narody, które się tworzą, tak? I, albo które teraz mają właściwie ten okres budowania serca budowania, i ducha, jak chociażby na Ukrainie. No właśnie, tak. Więc to także my musimy cały czas dbać, tak, o to spoiwo, które nas łączy, dla naszego własnego dobra, tak? Dbać o nasze rodziny. Bo no, nawet jeżeli my chcemy zapewnić sobie coraz wyższą jakość życia, no to spójrzcie Państwo, dlaczego muzyka Chopina jest znana na całym świecie. Tak? No nie dlatego, że pisał menuety, tylko mazurki, tak? Że był, można powiedzieć, innowacyjny w skali świata. Natomiast no, teraz raczej króluje kultura imitacyjna, tak? Ale to się też przenosi i do biznesu, tak? Że jest relatywnie mniej innowacji. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle cała ta nasza kultura, która była tak pod presją i powiedzmy zaborczych działań państw zaborczych, komunizmu, tak, no jest coś takiego jak syndrom narodu podbitego, tak, no i z tym trzeba walczyć. Trzeba się, powiedzmy, oczyścić, wyzwolić i uwierzyć w siebie i w naszą misję narodową, tak, bo wtedy rzeczywiście będziemy mogli osiągać sukcesy też, no i być, no i tworzyć i siłę gospodarczą i polityczną, ale my musimy być zdrową wspólnotą, tak, opartą o tą naszą, o ten nasz system wartości, który no, nas przecież spajał przez wieki. To ja może jakby tylko jakby myślę, że to będzie nawiązanie, bo panie profesorze, właśnie w pana książce myślę, że jest bardzo dużo takich elementów, szczególnie w tej drugiej części, gdzie pokazuje pan, ja to bym nawet powiedział wprost, system rozbijania rodziny, system, który jest przeciwny wartościom, wartościom katolickim i który jakby definiuje również pan w ten sposób, że to się przekłada na właściwie rozkładanie na części pierwsze narodu. No tak, to znaczy ja mam ten luksus i to podkreślam, że to jest luksus, że jestem osobą wierzącą. To znaczy dla katolików życie jest dużo łatwiejsze. Dla katolików wierzących, powinniśmy dodać. Tak, nie, no to ja już tam stopnia wiary też i u siebie nie chcę przed Państwem analizować, natomiast faktem jest, że tak, że wierzących. Dla ludzi wierzących jest o tyle łatwiej, że łatwiej jest sobie cały świat poukładać. To znaczy, jak wiemy, co jest najważniejsze, to czyli zbawienie, wiemy, że istnieje Pan Bóg, wiemy, że nasza odpowiedzialność jest, ale też są granice tej odpowiedzialności, że nie musimy być rewolucjonistami zmieniającymi wszystko, bo wiadomo, że nas na to nie stać, bo nie mamy pychy w sobie. No, różne są takie elementy ułatwiające istnienie na ziemi. Biedni bolszewicy, którzy na przykład no, musieli widzieć w sobie tą misję ulepszania świata do ostatniej cegły ulepszenia. Wiadomo, że nie ma nigdy tej ostatniej cegły, w związku z tym w kółko muszą musieli ten swój rewolucyjny zapał krzewić, mordując kolejne te miliony, które nie są dostosowane do pomnikowej rzeczywistości. Natomiast my mamy łatwiej. I ta łatwość między innymi polega na tym, że ja sobie rzeczy definiuję, podobnie jak prymas Stefan Wyszyński, który mówił,
że są rzeczy naturalne i są rzeczy nienaturalne. Pan Bóg, to cytuję teraz Stefana Wyszyńskiego, powołał do życia człowieka na swój wzór i podobieństwo. Powołał do życia rodzinę składającą się z ojca, matki, dzieci i powołał do życia narody. To są byty naturalne, to znaczy byty oparte na dziele stworzenia. Stwórca nie tworzy rzeczy nienormalnych, nie tworzy rzeczy, które są błędem, tylko tworzy rzeczy piękne, bo Pan Bóg jest stwórcą piękna, stwórcą czegoś, co ma być dobrem. To ludzie, obdarzeni oczywiście wolną wolą, powodują, że różne byty zaczynają tracić swoją tożsamość. Czyli jednostka zaczyna być osobą, która codziennie może stać się kimś innym, w zależności od swojej widzimisię, czy błędu genetycznego, wady, czy choroby, czy słabości. Różnie można to nazywać. To są tragedie, oczywiście. Natomiast te tragedie nie zmieniają definicji człowieka. Tragedie są tragediami. Trzeba je widzieć w kategoriach smutku, a nie w kategoriach rozdefiniowywania człowieka. Podobnie rodzina. Jeżeli Bóg stworzył rodzinę, to ją zdefiniował jako naturalna jedność w miłości między kobietą, mężczyzną i potomstwem. Inne zjawiska istnieją. To są tragedie. To nie jest rodzina. To jest rzeczywistość, nad którą się pochylamy z troską, ale nie redefiniujemy rodziny, uważając, że dwóch panów może mieć potomstwo. Bo nie może mieć potomstwa. Nie jest to rodzina. Chociaż był taki przypadek, że jedna z pań profesor zarzekała się, że jest to możliwe. Do tej pory nie powiedziała jak. To niech dalej próbuje rozwikłać ten temat. I tak samo naród, wspólnota narodowa, tak historia pokazuje i kultura, że jeżeli na przykład w tej chwili, bo nie mówię, że tak będzie zawsze, ale w tej chwili umówiliśmy się zbiorowo, że system demokratyczny jest systemem, który organizuje społeczność, to okazuje się w praktyce, że jeżeli próbujemy przenieść reguły systemu demokratycznego powyżej wspólnoty narodowej, to wszystko się rozwala. Proszę zobaczyć Unię Europejską, która jest strukturą mówiącą o tym, że chce być demokratyczną, ale w żadnej odsłonie nią nie jest. I nie może być. Ani Parlament Europejski, ani wybierani komisarze, oni nie mają żadnego mandatu de facto demokratycznego zarządzającego kontynentem. Dlaczego pani Ochojska albo pan profesor Legutko ma definiować potrzeby Portugalii? Na jakiego grzyba? Co to sami Portugalczycy nie wiedzą, kim są? Że potrzebują znawców z innych narodów? To jest pewien przejaw takiej nadinterpretacji naturalnych możliwości organizacyjnych człowieka. Jeżeli przyjmiemy, że Pan Bóg nas uporządkował, to dużo łatwiej jest zrozumieć, co się kryje pod tym słowem porządek. Jeżeli stajemy się rewolucjonistami, którzy burzą porządek boski, to nagle okazuje się, że się wzajemnie niszczymy. Przekraczanie granic wolności w przypadku dzieci, które są pod, w cudzysłowie, opieką dwóch panów, no niestety, ale wszystkie sondaże, wszystkie możliwe do przeanalizowania dane wskazują na to, że w zjawisku homoseksualizmu istnieje zwiększona potrzeba pedofilii. No ja nic na to nie poradzę. No tak wszystkie badania na to wskazują. Mamy to nazywać normalną miłością?
No nie. Rozdefiniowaliśmy rodzinę i w związku z tym rozdefiniowaliśmy miłość. Ona stała się patologią miłości, bo straciliśmy kontrolę nad naturą rzeczy, czyli nad dziełem Pana Boga. Jeżeli rozminowaliśmy takie najważniejsze zjawisko, wartość jak miłość, i w tej chwili w Holandii jest partia polityczna, która próbuje udowodnić, że 12-letnia dziewczynka może decydować o przedmiocie swojej miłości, czyli na przykład mnie, 65-letniego starucha, że ona ma prawo do miłości, to co to oznacza? To oznacza, że ja mogę bezkarnie gwałcić tą dziewczynkę. Tak to ma być zrozumiane prawo człowieka i obywatela. No to gdzie tu jest naturalność i normalność? Nie ma. Dziecko 12-letnie nie ma władzy nad swoim ciałem, nad swoją świadomością, nie umie określić przedmiotu swojej miłości. Taka jest natura rzeczy. Zmieniając tę naturę rzeczy, de facto niszczymy także to dziecko 12-letnie. I tak można długo. Dzisiaj w prawie stanowionym ta Unia Europejska jako właśnie twór niedemokratyczny tak nam zdefiniowała prawa człowieka i obywatela, że kapłan rzymskokatolicki nie może opowiedzieć publicznie o tym, że istnieje w Kościele także niestety środowisko bardzo ostro zorganizowane homoseksualne. Bo można go oskarżyć, mówię o księdzu Dariuszu Oko, można go oskarżyć o to, że łamie prawa człowieka i obywatela. I jest za to skazywany. Czyli jesteśmy w takim porządku nienaturalnym, które wynika z rewolucyjności wobec świata stworzonego przez Pana Boga. I żyjemy w nim, musimy się jakoś w tym świecie poruszać, musimy to próbować analizować oczywiście. Więc nie jest to tylko i wyłącznie opowieść o tym, że zaczyna nam być likwidowana rodzina. To jest opowieść o tym, że zaczyna nam ta bieżąca rewolucja likwidować wszystkie podstawy kulturowe, na których żeśmy się osadzili przez tysiąclecia. I to jest wyzwanie dopiero. Bo to już nie jest taki łomotający po głowie bolszewizm, który wsadza do łagrów i morduje strzałem w tył głowy. To jest rozpisane na dziesięciolecia, być może stulecia, nie wiadomo jak długo. Nas już przynajmniej tu siedzących nie będzie, kiedy jakiś owoc okaże się być zupełnie tych przemian no nieprzewidywalny dzisiaj. Ostatnie zdanie, kiedyś pamiętam rozmowę z takim panem, który mi opowiadał, że rozmawiał ze swoim dziadkiem, który był przed wojną, poszedł specjalnie na jakieś zebranie komunistów polskich. I siedzi na tym zebraniu i siedzi. I oni tam gadają, tacy rozentuzjazmowani rewolucyjnie i tak dalej. I on wychodzi z tego zebrania i mówi do swojej rodziny, słuchajcie, ty nie martwmy się o tych komunistów. Oni takie bzdury opowiadali, że to jest nierealne, żeby kiedykolwiek w świecie coś takiego zaistniało. To w ogóle absurd. No, w ogóle nie można tego składać logicznie nawet. Nigdy tego nie będzie. Jakiś socjalizm, który ma być w państwie, w całej Europie, jakieś dzieci wychowywane jak niegdyś wsparcie, że mają być te dzieci dobrem całego państwa, a kobieta ma być tylko reproduktorem. Nie, no to w ogóle niemożliwe, żeby coś takiego kiedykolwiek było. No jak to niemożliwe, kiedy dzisiaj tak jest? Kiedy wynajmuje się kobietę do tego, żeby urodziła dziecko dla dwóch panów, bo nadal jednak podtrzymuje swoje twierdzenie, że nie są oni w stanie tego zrobić. Ale już kobieta za pieniądze może i owszem. No to jest ten świat, który nam funduje definicja praw człowieka i obywatela Unii Europejskiej. Chociaż jeszcze w naszym kraju niestety, znaczy chwała Bogu, na szczęście nie jest tak, jak jest na zachodzie Europy, gdzie rzeczywiście ten stan rozwiązłości seksualnej, czy patrzenia w ogóle na seksualizm jest, co tu dużo mówić, w naszym kraju, jakby ktoś na to spojrzał, to po prostu już skrajnym zboczeniem. A tam niestety zaczyna być normą. Drodzy Państwo, wiem, że tutaj pojawiło się jedno pytanie od Pana, tutaj od Pana, tam jeszcze Pan z tyłu. To proszę wybaczyć, że nie dam rady podać mikrofonu, więc potem spróbuję powtórzyć Pana pytanie, dobrze? Poproszę Pana o zadanie pytania. Mam nadzieję, że będę.
encyklikach. Drodzy Państwo, spróbuję troszeczkę przetłumaczyć, bo Pan akurat jest trochę dalej. Chodzi o fundamentalną podstawę naszej polskości oraz przywiązania do wiary katolickiej. Pana zastanawia fenomen. Mamy o... Ale mnie przez cały czas zastanawia fenomen takiej swoistej apostazji. Fenomen apostazji. Znany fenomen, wręcz mody na występowanie z Kościoła, deklarowanie, że się... Moda na temat apostazji i występowania z Kościoła. Jak żyć, jeśli czujemy związek z naszą wspólnotą narodową, z tymi, którzy oficjalnie nie wstydzą się, że chcą mówić, że nie chcą być Polakami, że czują się na przykład, że są Warszawiakami, ale nie chcą być Polakami. Deklarują to w sposób jednoznaczny, kiedy dawniej było to powodem do wstydu, a dziś... Jak czuć z innymi osobami wspólnotę narodową? Ja wiem, że oni mają to samo obywatelstwo. Być może mają wpisane jako narodowość polską. Mam wątpliwości, czy oni rzeczywiście mają narodowość polską. Mają zmiany kulturowe. Jak my mamy z nimi nie tylko żyć w tym samym miejscu, w tym samym kraju, w Polsce, ale jak mamy z nimi żyć i czuć wspólnotę narodową i te wspólne cele? To ja tylko może spróbuję powtórzyć. Do tego mam nadzieję, że sprowadza się Pana pytania. Jak mamy żyć i być w jednym narodzie, w jednym społeczeństwie, kiedy niektóre osoby w sposób jawny, deklaratywny mówią bezpośrednio o tym, że nie czują się Polakami, występują w procesach apostazji, gdzie naszą pewną kulturą czy częścią naszej narodowości jest właśnie na przykład chrześcijaństwo. Tak? To poproszę o odpowiedź panów. To jeśli można, to odpowiedź moja jest w zasadzie tytułem piosenki słynnej pana Wojciecha Młynarskiego, Róbmy swoje. To znaczy wspólnota narodowa jest wewnętrznie bardzo zróżnicowana i mamy wśród Polaków osoby, które nienawidzą polskości wręcz, czy jej się wstydzą, mają kłopot nie tylko z przynależnością, ale także, mnie się wydaje, z jednoczesnym odejściem. To jest problem dla nich dużo poważniejszy, bo odchodząc gubią się w przestrzeni, a nie są zdolni do bycia wewnątrz. To jest też jakiś ich dramat. Jak z tego dramatu powinni oni wychodzić? Moim zdaniem my jesteśmy dla nich lekarstwem właśnie przez to, że będziemy robić swoje. To znaczy kultura polska jest bardzo atrakcyjna i też w przeszłości wielokrotnie zdarzało się, że osoby, które były bardzo dalekie od naszej wspólnoty, no zarażały się nią. Takie przykłady historyczne to oczywiście wiek XIX i ten fenomen między innymi zaboru pruskiego, o którym tutaj było mówione, gdzie rodziny, które miały w sobie także krew niemiecką i wybory ku polskości albo ku niemieckości, no i wybierały polskość, prawda? Bardzo wiele rodzin protestanckich, kalwińskich, no daleko nie szukając moja rodzina, ja jestem 100% Polakiem, ale jeżeli byście chcieli poszukać we mnie obcej krwi, to znajdziecie tam 200%, a jeżeli obcych wyznań, nie katolickich, to 300%.
to nie jest tak, że polskość jest taka jednowymiarowa, prawda? Znaczy to jest bardzo proces złożony tej definicji polskości. A potem na przykład w dziejach już nie XIX-wiecznych, tylko na przykład w okresie Solidarności. Ja pamiętam takie opowiadania, ale także to jest napisane przez księdza Wiesława Niewęgłowskiego. Jak Państwo wiedzą, ksiądz Wiesław Niewęgłowski był w latach 80. duszpasterzem środowisk twórczych. Środowiska twórcze są delikatnie mówiąc różne. W sensie ich odległości od Pana Boga, od polskości, no mają swoją bardzo często indywidualną ścieżkę życia. W latach 80., jak Kościół się otworzył po 13 grudnia 81 roku i to także dosłownie się otworzył i te środowiska weszły i zobaczyły, że to jest właśnie sfera wolności, a nie sfera zakłamywania, sfera jakiegoś zatupywania praw do ekspresji artystycznej. Ja pamiętam takie moje rozmowy z panem Tadeuszem Borutą, który mi opowiadał, jak to jest wybitny artysta polski, świetny człowiek, który mi opowiadał, jak w latach 80. z różnymi wystawami biegali po kościołach, no bo to było jedyne miejsce, no i czasem się lękali, czy na przykład jakiś akt, jak pokazał, a Franciszek Macharski będzie otwierał tę wystawę, no to co on powie? No to on otworzył tę wystawę z tym aktem i nic nie powiedział. A dlaczego ma aktu nie być w kościele, jeżeli to jest twórczość jak najbardziej artystyczna? Więc zadziwienie panowało, że nagle się okazuje, że ta przestrzeń kościoła jest przestrzenią wolności, a nie zatupywania wolności. No i efekt był taki, ksiądz Niewęgłowski o tym często opowiadał swego czasu, jak wiele było konwersji, jak wiele ludzi, którzy byli niewierzącymi, nagle odkrywali Pana Boga. Więc my mamy też jakiś dar taki narodowy, że jesteśmy atrakcyjni. Gorzej, jeżeli zaczniemy się definiować według tego, co nam narzucają nasi wrogowie. Jak zaczniemy opowiadać sobie, że jesteśmy do niczego, że niczego nie potrafimy, że w gruncie rzeczy duma z polskiej historii to jest szowinizm, który niszczy inne narody. Nie widzę związku przyczynowo-skutkowego, ale bez przerwy słyszę takie zdania, że jeżeli ja jestem dumny z Polski, to znaczy, że Francuzom gorzej. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ale jakiś jest taki nielogiczny zmysł intelektualny, żebym ja z tego zrozumiał, że nie wolno mi być dumnym z Polski, bo rzekomo szkodzę. Prawda? No więc w związku z tym, jeżeli się obronimy przed takimi nielogicznościami, czy obronimy się przed taką próbą redefiniowania nam polskości, no to będziemy atrakcyjni i bardzo dobrze. No i teraz zobaczymy, jak się zachowa ta druga strona, a żyjemy w jednej przestrzeni, niewątpliwie. Wczoraj na przykład słuchałem bardzo ciekawego wywiadu, wykładu księdza profesora Chrostowskiego, który mówił o stanie kapłańskim w kontekście tej nagonki, która padała na Jana Pawła II, dotycząca także ludzi kościoła, kapłanów i tak dalej. I między innymi właśnie przestrzegał, że jeżeli sam kościół wewnętrznie, hierarchiczny, on to mówił do biskupa, który tam siedział i musiał pokornie tego słuchać, jeżeli sam kościół hierarchiczny będzie podtrzymywał zewnętrzną definicję kapłaństwa, no to naprawdę kapłani za chwilę zrozumieją, że się do niczego nie nadają i będą uciekać z tego kapłaństwa. Jeżeli będą traktowani jako kasta zawodowa, a nie jako powołanie, no to staną się kastą zawodową. To znaczy, jeżeli wewnętrznie, w tym przypadku Kościół, nie zrozumie, że nie powinien definiować rzeczywistości przez naszych wrogów, dyktowane definicje, to wtedy dopiero zacznie wychodzić z kryzysu, w który jesteśmy wpędzani przez siły zewnętrzne. I tak samo polskość. Polskość, jeżeli zacznie być definiowana przez naszych wrogów i my zaczniemy ją tak definiować, stracimy wszystko. Także to jest droga, to co Wojciech Młynarski sobie był łaskaw zaśpiewać.
Drodzy Państwo, nie wiem, czy uda nam się wszystkie pytania, bo teraz się pojawiło ich sporo. Ja poproszę o też udzielenie odpowiedzi Pana Mariusza. Natomiast myślę, że jeszcze pewnie ze dwa, maksymalnie trzy pytania uda nam się zadać. Bardzo proszę. Taki krótki komentarz. No tak, znaczy rzeczywiście praca misyjna jest tutaj bardzo ważna. Zresztą tradycja tej właśnie misji, tego wciągania w polskość, no jest bardzo długa i powinna być w dalszym ciągu żywa. Natomiast oczywiście nasi wrogowie mogą aktywnie wystąpić przeciwko polskości, no i wtedy trzeba się też umieć bronić. No niestety zdarzają się akty wandalizmu, niszczenia powiedzmy naszego dziedzictwa. No i tutaj no niestety też musimy się organizować i aktywnie bronić. Zresztą obrona porządku prawnego na ziemiach polskich, no to pierwsza powiedzmy polityka integracyjna to za króla Władysława Łokietka po powstaniu wójta Alberta w Krakowie, tak? Znaczy społeczność niemiecka, która dominowała w tym czasie właśnie w tym mieście, no powiedzmy zaczęła występować przeciwko prawom, które powiedzmy dawało Królestwo Polskie. No i trzeba było niestety powiedzmy interweniować. No i potem to zaowocowało właśnie no, pewną polityką, która wymuszała na rajcach krakowskich używania języka polskiego na przykład. Tak? Więc szybko się nauczyli, tak. Więc my oczywiście chcemy do polskości przekonywać, jesteśmy narodem pokojowym, no ale też jeżeli nas zaatakują, no musimy się też umieć bronić. To z tym językiem polskim, nie wiem czy Państwo słyszeli, jak Polacy pojechali do Wielkiej Brytanii po otworzeniu granic, na jakie imię i nazwisko najczęściej dostawało mandaty? Słyszeliście może Państwo? I to spowodowało, że brytyjscy policjanci musieli się nauczyć języka polskiego. Otóż było to imię prawo, a nazwisko jazdy. Bo wszyscy Polacy pokazywali, że tak dokładnie się nazywają. Bardzo proszę, kolejne pytanie. I potem będzie Pan z tyłu. Pytanie do Pana Profesora. Pierwsze, może nie pytanie, podziękowanie za ten skrótowy przegląd polskości. Bo to jest bardzo dobre. To trzeba powtarzać i jeszcze raz powtarzać, żebyśmy z tego nie zrezygnowali. Ale czy w takim skrótowym przeglądzie, począwszy od miasta naszej państwowości, czy pan się profesor trochę nie zagalopował z tą umiłowaniem wolności? Bo z tego ja dat nie potrafię w tej chwili podać, że na początku włościanie byli wolni, a nasza ta kultura szlachecka zrobiła z nich chłopów pańszczyźnianych, że aż wstyd, że już w XIX wieku, że wolność chłopom musiał dawać car rosyjski, to pierwsze. Drugie, na bazie tego, co pan profesor, proszę wyjaśnienia tego skrótu, może się mylę. Poprosiłbym Państwa troszeczkę ciszej, dobrze, bo przepraszam, ale nie słychać. To co powiedział Morski. Jestem Polakiem, mam obowiązki polskie. Jak ja obserwuję, to niby naszą wolność polską, to przykro mi powiedzieć, poszczególne rządy chyba nie rozumieją, co to jest polskość. I strasznie się tego obawiam, łącznie z tym obecnym rządem, który oczywiście mniej błędów popełnia i trochę polskość odbudowuje przez politykę historyczną, przepraszanie bohaterów i tak dalej, odejście od tego modelu dywersyjnego i tak dalej. Ale jaki my mamy dorobek po 30 latach? Żaden. Jak się zachowują poszczególne rządy łącznie z obecnym w relacjach z Unią Europejską?
miało być nie stanie na kolanach, a jest kreowanie Polski jeszcze gorsze niż za Platformy Obywatelskiej. Przecież to jest, no jak może premier polskiego rządu umawiać się w sprawach zasadniczych na korytarzu z unijnym urzędnikiem? To albo jest idiotą, na takiego nie wygląda, albo ma złych doradców, albo polskiego interesu w ogóle nie czuje. A że polskiego interesu nie czuje, to my mamy takie efekty, że no, ja też byłem przeciwko tej władzy w PRL-u z racji mojego wieku, ale jak na chłodno popatrzę na dorobek PRL-u, to ile myśmy mieli nowych inwestycji bez zażynania się długami. Teraz mamy cholernie o wiele większe długi i co i mamy? Poprosiłbym o... poprosiłbym... Poprosiłbym o przejście do pytania, dobra? Czy pan profesor i nasz szanowny drugi kolega... Pan Mariusz Patej. Jak Polskę chcą odbudować w sferach rządzących, bo ja jej nie widzę? Tutaj pan... dużo elementów dotknął, bo niektóre również były z określeniem jakby swojej opinii oraz odczucia też sytuacji, które są. Nie wiem, czy panu profesorowi uda się okiełznać jakby te wszystkie elementy, no ale jakby sednem tego pytania... Ale sednem, tak? To jest... To mnie zaciekawiło. Myślę, że to pytanie, które było na końcu, czyli jakby skierowane do pana profesora dotyczące sposobu działania oraz rozmawiania, nie wiem, może to ja wybiorę, rzeczywiście w jaki sposób należy rozmawiać oraz kierować pewne zasady naszego poczucia narodowości czy wspólnoty oraz jej świadomości na arenie międzynarodowej. Nie wiem, czy dokładnie o to by chodziło, ale powiedzmy... No mniej więcej. Rzeczywiście z tych wątków różnych warto się zastanawiać cały czas nad suwerennością. Drodzy Państwo, przepraszam, poprosiłbym troszeczkę ciszej, dobrze? No ja pamiętam takie bardzo ciekawe słowa nieżyjącego profesora Piotra Pawła Wieczorkiewicza, który na pytanie, jaka jest różnica, oczywiście to jest skrótowe to, co on odpowiedział, bo trudno w jednym zdaniu, jaka jest różnica między tymi sternikami polskiej polityki I wojny światowej i okresu II wojny światowej. No i on odpowiedział bardzo wyraźnie, że różne rzeczy dzieliły Dmowskiego i Piłsudskiego, ale jeden i drugi byli politykami suwerennymi. Natomiast w przypadku generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego niestety nie był politykiem suwerennym. I jeżeli mamy taką rzeczywistość, co to znaczy nie był suwerennym? Bo to, żeby była jasność, to nie znaczy, że nie chciał dobrze. To nie znaczy, że był złym człowiekiem. Nie, to nie jest takie proste. Tylko w momencie, kiedy funkcjonuje polska polityka w szantażu zewnętrznym, a szantaż zewnętrzny zawsze jest obecny w polityce, to rozwiązaniem jest tylko i wyłącznie obrona interesu polskiego. W przypadku generała Sikorskiego takim szantażem na przykład był moment wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej i Wielkiej Brytanii bardzo zależało w lipcu 1941 roku, żebyśmy nawiązali stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Sowieckim. Był to interes brytyjski, jak najbardziej, lepiej żeby się lała krew rosyjska niż brytyjska, prawda? Warto, no wiadomo, można to rozumieć. Sowieci jako pierwsi zrozumieli, na czym to polega i w związku z tym grzecznie się przyglądali, jak to Brytyjczycy zmuszają Sikorskiego do podpisywania się pod aktem antypolskim. Akt umowy Majski-Sikorski był aktem antypolskim. Z jednej strony nie było gwarancji granic wschodnich, co potem owocowało całą lawiną skutków w postaci przyjęcia tak zwanej linii Kerzona przez państwa zachodnie, bo sami żeśmy nie zagwarantowali sobie prawa do tej granicy, tylko żeśmy opowiadali, że je mamy. No ale w akcie prawnym nie ma. I druga rzecz, nazwał
Sikorski w akcie tej umowy majskiej Sikorskiej, tych wszystkich łagierników, że są osobami objętymi czym? A co to znaczy amnestia? Że byli winni. No to jeżeli się nie ma instynktu suwerenności, jeżeli nie ma się instynktu suwerenności, to w tym momencie wbrew pozorom traci się dużo, dużo więcej niż pozornie zyskuje. Bo oczywiście zysk był. Wielka Brytania była zachwycona, a myśmy byli na ich terytorium. Byliśmy od nich zależni. Finansowo, logistycznie, no na wszystkie sposoby. No ale poddaliśmy się tej presji silniejszego partnera. No i wydaje mi się, że to jest dobra nauka dla polskich elit politycznych i dzisiaj, które rzeczywiście nie zawsze są w stanie zdefiniować to, co jest wyższą wartością, a co jest, i nie mówię o wartościach moralnych w tym przypadku, tylko wartością z punktu widzenia interesu narodowego. Czy wyższą wartością jest to, żeby nie stosować prawa weta, bo to nam blokuje możliwości uzyskiwania jakichś tam doraźnych korzyści, czy też jednak zastosowywać prawo weta, do czego mamy prawo, niewątpliwie idąc na otwartą wojnę z Unią Europejską. Okazało się, tak jest, a w praktyce okazało się, że nie zastosowaliśmy prawa weta, a jednocześnie jesteśmy w wojnie z Unią Europejską. Więc są takie oczywiście dylematy, które no, analizujemy. Myślę, że jako obywatele mamy pełne do tego prawo i krytykujemy w związku z tym no, zasadnie w sprawie KPO na przykład. No, chyba nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że to Zbigniew Ziobro miał rację, prawda? Jeśli chodzi o definiowanie tego, co jest rzeczywistością unijną, to znaczy, że tamta strona, ponieważ nie jest zainteresowana, żeby w Polsce rządziła prawica, to w związku z tym nigdy w życiu nam nie przekaże żadnego KPO i do wyborów tak na pewno się stanie, prawda? Więc dogadywanie się na korytarzu i wiara głęboka, że mamy z drugiej strony partnera prawdomównego, no jest po prostu naiwnością. Tamci są kłamcami i tyle. Tylko z kolei warto o tym głośno powiedzieć. To znaczy ja miałem inny zarzut do premiera Mateusza Morawieckiego, mianowicie taki, że on no nie powiedział nam prawdy. To znaczy nie powiedział nam, tak, słuchajcie Polacy, niestety, ale mamy do czynienia z klanem kłamców, którzy są rozbójnikami i jako rozbójnicy musimy się zastanowić, jak z taką jamą zbója Macieja rozmawiać. No bo jesteśmy wewnątrz, wchodzimy do tej, ale nie wiemy, czy dostaniemy w głowę z lewej, z prawej i tak dalej, ponieważ to są rozbójnicy. Natomiast nam przedkładano Unię Europejską i dialogi jako dialog równorzędnie moralnie do siebie ustosunkowanych ludzi. No i to jest, no i to jest po prostu nieprawda. Jest. No właśnie. Tak, tylko że ja mam raczej, to że tamta strona jest stroną nieuczciwą, że oszukuje i tak dalej, to my proszę Państwa tego nie zmienimy. To nie ma tak łatwo, żeby nagle wychować panią von der Leyen albo nie wiem kogo tam wychować. Nie, nie mamy takich narzędzi wychowawczych. No i w ogóle nie starajmy się, bo to strata czasu. Natomiast istota jest taka, żeby prowadzić suwerenną własną politykę, a elementem suwerenności jest komunikacja z własnym narodem. I na przykład mam olbrzymie pretensje, i to takie personalne, do pana Wojciechowskiego w sprawie rolników. Pierwsza rzecz, którą on powinien zrobić, to natychmiast podać się do dymisji. I dziwię się, że w ogóle się nie podaje. Jeżeli jest politykiem, który chce spojrzeć w twarz swojemu narodowi, no to nie ma innego wyjścia. A on do tej pory tego nie zrobił. Pod tym względem Henryk Kowalczyk zachował się dużo rozsądniej. Znaczy i rozsądniej, i moralniej, i słuszniej. Został oszukany przez Unię Europejską, wziął to na siebie, że to jego błąd, a nie nasz, Polaków, no bo to jego oszukali, a on nie był w stanie nam tego wyartykułować,
w takim razie podaje się do dymisji. Mimo, że to nie on jest tym, który oszukiwał. Poproszę jeszcze o głos pana Mariusza Bateja. Drodzy państwo, ponieważ odpowiedzi są pełne, w związku z tym wiem, że pan podniósł rękę i bardzo się cieszę. Tak, to będzie pan. Znaczy, że... to sekundeczkę, bo jeszcze mamy odpowiedź tutaj gościa, dobrze? Oddam panu zaraz głos i dopiero wrócimy. Chyba, że będzie bardzo krótkie pytanie, to wtedy może będzie jeszcze jedno. Bardzo proszę, pan Mariusz Patej. Może trochę wezmę w obronę rząd, ale. Powiedzmy, no ale trochę. Tak, z pewnym nawiasem. No, powiedzmy, oni zastanawiają się, jaki będzie bilans dla Polski pewnych kompromisów, na które idą. Czy będzie dodatni, czy ujemny? Czy jeszcze można coś z tej Unii wyciągnąć dla polskiej gospodarki, czy już nie? Poprosimy o... Tak, no i teraz... Ja wiem, że temat emocjonujący, tak, no ale... My wiemy, że piekło dobrymi chęciami wybrukowane, no ale niektórzy, powiedzmy, polscy politycy wierzą, że idąc na jakieś kolejne kompromisy, no kupują czas, tak, dla Polski i Polska, powiedzmy, no będzie w jakimś tym dłuższym cyklu wzrostowym, niż gdybyśmy poszli od razu na wojnę z tą Unią, a jak polska gospodarka będzie silniejsza, no to wtedy, kiedy już rzeczywiście dojdzie do no, zwarcia, to będziemy mieć, powiedzmy, jakieś, powiedzmy, silniejsze narzędzia, tak, większe szanse właśnie, żeby no, coś w tym zwarciu ugrać. No, to tylko jedno słowo, że tą propozycją jest Trójmorze oczywiście, czyli Europa Środkowo-Wschodnia i pozostawienie Ameryki w Europie, to znaczy wysiłek polskiej dyplomacji, żeby Ameryka nie opuszczała Europy. I to jest oczywiście próba jakiegoś oddziaływania na Unię Europejską, bo inaczej to oczywiście będziemy marginalizowani i spychani do roli przedmiotu czy tam kolonii do wypełnienia, a ponieważ przestaliśmy chcieć pełnić rolę kolonii, no to oczywiście mamy wojnę. Panie profesorze, poprosiłbym, drodzy państwo, przepraszam, jeszcze sam temat Trójmorza, który jest w kontekście narodu, kościoła, jest niesamowicie ciekawy i miałem przygotowane pytania, ale mam nadzieję, że pan profesor nas odwiedzi znowu, wtedy może będziemy mogli dokończyć. Bardzo proszę o zadanie pytania. Dziękuję za pytanie, które łatwo będzie powtórzyć. Tak, to tylko, panie profesorze, powiem do internautów, jakie pan widzi cenę dla naszego narodu w kontekście budowania naszej wspólnoty, tak, szczególnie młodego pokolenia, biorąc pod uwagę również zagrożenia, szczególnie te, które w ostatnim czasie bardzo silnie wpływają, czyli sztucznej inteligencji. No rzeczywiście, nie powiem, żebym się specjalnie na tym znał, ale z tego, co czytam, to rzeczywiście ta technologia idzie w tak niewyobrażalnym kierunku, w którym ta tak zwana sztuczna inteligencja jest w stanie bardzo głęboko wniknąć w psychikę, jest narzędziem psychologicznym, potrafiącym rozeznać młodego człowieka i go zdeprawować totalnie, czy też doprowadzić do jakichś aktów, no na przykład samobójczych, prawda? Więc rzeczywiście ta sztuczna inteligencja w rękach szatana może rozprowadzić młode pokolenie na totalne manowce. Nie wiem, jak przeciwko tej technologicznej możliwości się, jak się jej przeciwstawić, natomiast cały czas wierzę, bez wątpienia,
w dwie rzeczy, takie, które mogą być dla młodzieży atrakcyjne. To znaczy, pierwsza kwestia to młodzi ludzie, no sam też byłem młodym, tu wszyscy jesteśmy albo byliśmy młodzi, więc pamiętamy, na pewno ja jako Jan Żaryn, jak miałem 15 lat, nie chciałem być ani złodziejem, ani mordercą, ani fałszerzem monet i tak dalej, i tak dalej. To znaczy młodzież ma w sobie pokłady dobroci, uczciwości. Też sobie pytam, ale chciał być panem profesorem? Nie, akurat panem profesorem też nie. Chciałem być archeologiem, różne miałem tam kombinacje. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi teraz o to, że młody człowiek ma w sobie zapisane chęć robienia dobrego w życiu, a nie niszczenia własnej osobowości, marginalizowania swojej osobowości. No, wszystko, co niszczy człowieka, czyli także właśnie popycha go w kierunku zła. Czyli skoro młodzież ma taki potencjał uczciwości i dobra i ten potencjał może się spotykać albo nie z drugim niezwykle ważnym fenomenem, który jest w naszej historii od pokoleń, to znaczy my jednak mam nadzieję, że cały czas jesteśmy narodem historycznym. I co i raz to nam się ta prawda ujawnia. Nie wiem, jak to się stało, nie umiem do końca powiedzieć, ale faktem jest, że żołnierze wyklęci stali się wzorcem dla młodego pokolenia dzisiejszych, powiedzmy, 30-40-latków. Bardzo duża część polskiej elity w tym wieku istniejącej, my ją dzisiaj widzimy także wśród ministrów, posłów i tak dalej, ci, którzy wyrastali z manifestacji ku czci żołnierzy wyklętych, w roku 2011, 12, 13, 14, 15. Ja byłem jednym z współorganizatorów, ale jako stary człowiek, starszy, ale widziałem, jak młodzież kupuje to. Nie kupuje naszego pokolenia, tylko żołnierzy wyklętych. Czyli jest jakiś fenomen w historii, który my potrafimy czasem wyzyskać po to, żeby młodzi ludzie mogli się kształcić na wzorcach. Dlaczego dla młodych ludzi nie było wzorcem pokolenie Solidarności? Też warto sobie zadać to pytanie. Przecież tam było bardzo dużo dzielnych ludzi. Na przykład w młodości naprawdę bardzo dzielnym człowiekiem był Bogdan Borusewicz. Jak miałem przyjemność być senatorem poprzedniej kadencji, słuchając pana Bogdana Borusewicza, w pewnym momencie powiedziałem mu, jest to oczywiście zapisane, można to zobaczyć, jak to jest, panie senatorze, że okazało się, że jest pan tak zsowietyzowanym człowiekiem? Właśnie zsowietyzowanym. Oczywiście oburzyła się cała ta platforma, kazali mi tam go przepraszać i tak dalej, że to hańba, jak to wybitny działacz opozycji, a ja go od Sowietów. Ale właśnie na tym polega ta tragedia. A żołnierze wyklęci? A nie. Może dlatego, że zginęli. Ale zginęli w momencie, kiedy ich serca, ich umysły, ich dusze były właśnie suwerenne. I okazało się, że dla młodego pokolenia jest to atrakcja. Czyli mam nadzieję, że młode pokolenie, także kolejne, gdzieś odnajdą w tej przestrzeni historycznej, bo ja nie czuję się odpowiedzialny za wszystkie sfery życia społecznego, ale za politykę historyczną w Polsce chcę być współodpowiedzialny i widzę siebie jako jednego z kreatorów. Więc w tej przestrzeni, w której sam widzę obowiązki polskie, liczę na to, że bez wątpienia kolejne młode pokolenia potrafią się zmierzyć z takimi wzorcami historycznymi, które ich odbudują przeciwko właśnie tej technologii, przeciwko próbie ich zniszczenia, wprowadzenia w konsumpcjonizm, właśnie w tą seksualność. No, tych zagrożeń jest bardzo dużo dla młodych pokoleń. A dlatego taka wiara jest silna, że wiem po samym sobie, że jako młody człowiek nie chciałem być gangsterem, nie chciałem być złodziejem, nie chciałem być złym człowiekiem. Taka jest natura młodości. Tak mi się wydaje, nadal. To może poproszę jeszcze o ostatnią wypowiedź pana Mariusza Patyja, który, to tylko powiem, bo to nie zostało przedstawione, który sam ma firmę informatyczną, prawda, który robi bardzo zaawansowane technologie, szczególnie teraz dla linii kolejowych.
W związku z tym może będzie nam mógł powiedzieć więcej, jak się obronić właśnie. Znaczy, sztuczna inteligencja w rękach dobrych ludzi może być narzędziem pomagającym ludziom, tak? Także to jest tak jak z każdym Ale wiemy, narzędziem. Że będzie też niestety w rękach złych ludzi. Tak, no i niestety przed złymi ludźmi no, musimy się bronić, ale wykształceni, dobrzy ludzie, używający w dobrych celach sztuczną inteligencję, mogą nas bronić przed tymi złymi. I powiedzmy, kto wygra, to wcale nie jest przesądzone. No ja jestem jednak optymistą, że jednak dobro zwycięży, nawet jeżeli to zło będzie cały czas się zbroić no i używać zaawansowanych technologii, no ale przecież dobrzy ludzie to są też ludzie wykształceni i no, myślę, że znajdą sposoby, no, żeby jednak no, tą wspólnotę obronić skutecznie. Drodzy Państwo, nasze spotkanie dobiega końca. Wiem, że jeszcze się pojawiają pytania. Przepraszam bardzo, niestety czas i tak już jest przedłużone nasze spotkanie dosyć dużo. Drodzy Państwo, poproszę o chwilkę jeszcze ciszy. Nasze spotkanie, którego patronem również był Biały Kruk, Radio Warszawa, Do Rzeczy, EWTN. Serdecznie dziękujemy za ten patronat. Z Białym Krukiem będziemy okazję się mieli spotkać jeszcze w maju, ponieważ odwiedzi nas pan Marcin Wolski, niesamowity człowiek, legenda, który będzie mówił o historiach może mniej emocjonujących pod kątem bulwersowania, ale o tych, które pozwalają nam trochę przenieść się i poznać cudowne krajobrazy. Człowiek legenda, prawda, z 60 minut na godzinę o 80 wyprawach dookoła świata. A także serdecznie zapraszam może związaną osobę z dzisiejszym tematem, myślę, że też, ale z Białym Krukiem również. A z dzisiejszym tematem, za sprawą swojej chyba najbardziej znanej piosenki, żeby Polska była Polską, panem Janem Pietrzakiem, który będzie u nas miał 3 koncerty w czerwcu. Serdecznie Państwa na te spotkania zapraszamy. Drodzy Państwo, dużo jest pytań związanych w ogóle z narodowością i Kościołem, na które my nie zdążyliśmy odpowiedzieć podczas tego spotkania, ale jeśli ktoś by chciał zabrać pana profesora Jana Żaryna do domu, usiąść z nim wieczorem, powiedzieć, panie profesorze, niech mi pan mówi więcej, to jest możliwość zabrania pana profesora, a właściwie części jego serca do siebie, do domu i przejścia również przez te tematy właśnie dzięki książce Kościół i Naród, która nie jest tylko książką, gdzie mamy okazję przeczytać na te tematy, ale również jest właściwie po części albumem,